nie wiem. Na dziś są zamknięte. Tu wjeżdżamy zwrócić uwagę w jakiś odcinek, co jest... To jest remont. Sygnalizacja, której nie widać. Tak jest lewą stroną te pachołki omiń. Tak. Wtedy jakby nie damy rady przejechać. Spoko, zmieścimy się tam dalej, więc w to zwężenie tutaj sobie wjedź. O właśnie. I tu na tym odcinku damy radę się wyminąć, widzisz, z tym samochodem sprzeciwka. No i teraz pozostaje pytanie, czy... Co z tą sygnalizacją świetlną? Ewidentnie był znak, że sygnalizacja jest. Tylko pytanie, gdzie? Może tak być. Wcale nie twierdzę, że nie. Komuś się spodobało, bo to jest na takim fajnym wózeczku. Dość fajnie to wygląda. Ale w drugą stronę też nie ma tutaj żadnej sygnalizacji. Być może, że sygnalizacja działa tylko w czasie, kiedy roboty są tutaj wykonywane. Ciężko wyczuć. My będziemy jechać tutaj chyba prosto. Ustąp masz, zwróć uwagę, że tutaj nic nie widzisz. Tutaj ustąp. Tak, ale zwróć uwagę, że tu nic nie widzisz, a ty nic nie przyhamowujesz. Chciałem ci zmienić, żebyś troszkę przez miasto tutaj pojechał, bo byś troszkę mógł pokluczyć i pokręcić się. A tak to pojedziesz drogą troszkę prostszą, ale mimo wszystko przez dość trudne skrzyżowanie będziemy teraz przejeżdżać, mimo że skrzyżowanie z sygnalizacją będzie. Co jest? To się kręci. Tak po prostu? A, bo to jest... Ale gdzie? A, to jest chyba do zasilania na znaku, żeby znak się świecił. Spokojnie, zaraz będzie mówić. Tak, ono coś mówiło, ale ten... było słychać. Zapewne ci mówił, że na światłach będziesz skręcał w lewo. Na tym skrzyżowaniu w lewo. Bliżej tutaj. O, właśnie. Wystarczy. I stop. Tak jest. No faktycznie trudne skrzyżowanie. I jedynka. Tak, bo my jedziemy w tym samym czasie, co pojazdy sprzeciwka, a oni jadą zza takiego łuku jakby sprzeciwka. Nie są idealnie na prosto tak jak my, bo idealnie na prosto nie ma nic. Droga ma takiego, jest takim jakby łukiem, ta na wprost. Tak jest. Sprzeciwka nam nic nie jedzie, lewy kierunkowskaz sobie ponów. Bo nam zgasł, tak jest. I na lewy się ustawiaj, na lewy. Oni by mieli do wyboru prawy, tu jest ciągła linia. I dopiero sobie zjedziesz na prawy pas.
Dokładnie. To jest właśnie to, ta sygnalizacja, o której ci już opowiadałem, która... Że prędkość? Tak. Jeżeli pieszy, bo ona jest tutaj wzbudzana też z tego, co się orientuje, przez pieszego. Więc to jest jeden sposób działania. Natomiast drugi jest taki, że świeci się dla nas światło zielone. Tutaj mówię dla nas jako dla samochodów. Ale jest czujnik, który wyczuwa, że za szybko się zbliżasz. Więc dosłownie żółte może się świecić, nie wiem, sekundę, może półtorej sekundy jest zmiana światła na czerwone. Zaczynasz mocno hamować gwałtownie, zaświeca ci się z powrotem światło zielone. Oczywiście trochę tutaj można by dyskutować, czy ustawienia są właściwe, bo czasami się zdarza, że ten, który jest szybki, to zdąży przejechać, a złapie następnego, który musi stać na czerwonym. Więc można nad tym dyskutować, ale zasada działania jest taka, że jedziesz za szybko, włącza ci się czerwone światło. Tutaj chyba cały czas będziemy się trzymać na podglądzie, z tego co widzę, kierunku na Czelać. To jest słynna będzińska nerka. Jedno z najtrudniejszych skrzyżowań w Polsce. No już jechałem na Rysie. Tak, chyba nawet w kierunku Sosnowca żeśmy jechali, z tego co pamiętam. Cały czas się trzymaj swojego pasa. Tak jest. Nerka może nie jest jakimś bardzo trudnym skrzyżowaniem, taką ma opinię skrzyżowania trudnego. No może przez to, że jest to też skrzyżowanie kilku kierunków dla tramwajów, do tego jej kształt, bo tutaj całość, żeby objechać, to chyba coś ponad 1,5 km wychodzi. Żeby objechać całość dookoła. Natomiast w mojej ocenie to skrzyżowanie ma jeden mankament, czyli oznakowanie, że ona jest troszeczkę taka wymuszająca jazdę na pamięć poniekąd. Po troszku, tak jest. Bo jest bardzo dużo ciągłej linii na niej i ciężko jest tak naprawdę zmienić pas, jeżeli w momencie, kiedy dostrzegam na znaku, w którym kierunku ja mam jechać. To tak naprawdę zaczyna mi się wtedy ciągła linia. Dla mnie to jest troszeczkę no chore, tak? Bo ja powinienem tak naprawdę mieć możliwość właśnie dostrzec znak, zorientować się, w którym kierunku mam jechać i pas zmienić. A tutaj wygląda to tak, że w momencie, kiedy wyjdę zza zakrętu i widzę znak, że w kierunku tam, nie wiem, Sosnowca czy Dąbrowy mam na skrzyżowanie jechać w lewo, to zaczyna mi się zaraz ciągła linia. A jestem na pasie prawym, no jak mam ten pas zmienić? No, czyli trzeba parę razy. Więc tak naprawdę, no to oznakowanie. Ja przede wszystkim wycofałbym wszelkie ciągłe linie na nie. Żeby dookoła sobie jechać, w koło niej, tu nawet, a najlepiej to bym wprowadził tam ruch okrężny. A jak nie chcą ruchu okrężnego, to można z każdej strony postawić znaki, ustąpić. Ci, którzy jadą wokół, w koło nerkę sobie objeżdżają, żeby mieli pierwszeństwo. No też jest skrzyżowaniem trudnym, bo czasami ciężko się przez nią przejeżdża w godzinach szczytu. Trzeba umieć szybko ruszać. Samo nie próbowało.
No nie hamowało, widzisz teraz samo znowu. I nie wiem czemu. A wcześniej hamowało samo. Tutaj się tam uwagę kończy teren zabudowany, natomiast poza tym terenem zabudowanym maksymalnie nie możemy jechać to 70 na godzinę dokładnie. Za chwilę znowu mamy ograniczenie do 50. Ograniczenie jest w związku z tym właśnie nowym skrzyżowaniem, które tutaj od jakiegoś czasu działa, skrzyżowanie z drogą do strefy ekonomicznej. Znowu 50. I znowu 70. Faktem jest, że tutaj jest fajna, długa, prosta i ta droga też no, w jakiś tam sposób trochę kusi do tego, żeby jechać więcej niż nawet 90, gdyby tutaj nie było ograniczenia, bo gdyby nie było tej 70, gdybyśmy mogli jechać 90. Natomiast za chwileczkę już mamy tablicę, że wjeżdżamy w obszar zabudowany, czyli ten 70 już zostaje nam przez ten znak odwołana, czyli już możemy od tego miejsca, od tego znaku jechać maksymalnie 50 km na godzinę. Dobrze, dobrze. Na światłach skręcimy. Ja przegapiłem ten skręt? Tak. Chciała, żebyśmy tam pojechali, a my pojedziemy w lewo na światłach w takim układzie. No, ciekawe, dlaczego nie mówi, nie? Mówię, tylko jakoś cicho. Ja słyszę, no, ale cicho. No właśnie. Co sobie wyłączyłeś? No to zmniejszona ta dźwięk. Tędy też się dojedzie, spokojnie. Bo ona tam miała dwa warianty trasy i od razu nam przeskoczyła na ten drugi wariant. A może tam jakbyśmy skręcili, to by była droga fajniejsza. W sensie więcej miałbyś do bokręcenia, bo tędy jedziemy drogą prostszą tak naprawdę. Taką bym powiedział łatwiejszą. Tam może by było troszeczkę trudniejsza. W sensie taka, że bardziej byśmy troszkę musieli gdzieś poskręcać. Raz prawo, raz lewo, a tutaj mamy drogę prostą w zasadzie. Z tego nawet nam wychodzi, że cały czas na razie prosto jedziemy. No bo ten skręt był bardzo taki niewidoczny. Mm-hmm. Może jakby ona, jakby z trochem idziemy, to może by zauważyłem wcześniej. Zauważyłbyś wcześniej. Nie mając podglądu może byś nie zauważył, ale mając podgląd myślę, że byś zauważył, że to już jest to miejsce, gdzie mamy
gdzie mamy skręcać. Za 300 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Tak jest. Tutaj po prawej stronie to są właśnie Termy Rzymskie. Czyli my sobie znowu musimy znaleźć jakieś miejsce do zaparkowania. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Ja proponuję tutaj w lewo pod Lewiatana sobie wjechać. Powolniej, troszkę wolniej. Tu stoją auta, więc pojedź sobie tam na wprost. Tu pojedź. O właśnie, i tu możemy sobie na chwileczkę stanąć. Dobra.